koniec lat 80. ubiegłego wieku Lisel, córka sławnego geniusza, przekazała Uniwersytetowi Hebrajskiemu 1400 listów napisanych przez Einsteina z zastrzeżeniem, aby nie publikować treści, dopóki nie minie 20 lat od jego śmierci. Oto jeden z nich, napisany do Lisel Einstein. Kiedy przedstawiłem teorię względności, bardzo niewielu mnie zrozumiało. A to, co teraz wyjawię, aby przekazać ludzkości, również spotka się w świecie z brakiem zrozumienia i uprzedzeniem. Proszę Cię, abyś strzegła tych listów tak długo, jak to konieczne, przez lata, przez dekady, aż społeczeństwo będzie na tyle rozwinięte, aby przyjąć to, co wyjaśniam poniżej. Istnieje niezwykle potężna siła, dla której, jak dotąd, nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Owa siła zawiera w sobie i wpływa na wszystkie inne, stoi ponad wszelkimi zjawiskami działającymi we wszechświecie i do tej pory nie została jeszcze przez nas rozpoznana. Tą uniwersalną siłą jest miłość.